Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu Kolej w Kozienicach – likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę wartą ponad 9,5 miliona złotych na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy. Mamy podpisane umowy na 4 projekty kolejowe o łącznej wartości 1 300 000 000 złotych. Można by powiedzieć, że każdy w okolicy 300 paru milionów złotych. Ten, który jest tutaj w Kozienicach, jest projektem pierwszym, na który zostanie podpisana umowa wykonawcza i przejdziemy z fazy koncepcji, pomysłów, marzeń do fazy realizacji projektu. Chodzi o odcinek około 23 km nowej linii kolejowej Świerże Górne do Bieszyn, łączącej linię kolejową Janików-Świerże Górne z linią kolejową Warszawa-Radom-Kraków. Tu w tym przypadku mamy prawie 24 km nowej linii kolejowej, na której będziemy mogli zbudować 3 nowe przystanki, na których będziemy przyjmowali podróżnych. I bardzo ważne, że to jest inwestycja, która się skoordynuje z już wykonanymi pracami i pozwoli nam na włączenie ruchu kolejowego w stacji do Bieszyn i połączenie tego nowego odcinka z Warszawą czy w kierunku południa Polski. W ramach realizacji inwestycji mają powstać nowe stacje i przystanki kolejowe Kozienice, Świerże Górne i Głowaczów. Teraz etap projektu, chyba najtrudniejszy wbrew pozorom, bo czasami projektowanie bywa trudniejsze od wykonania. Planowane jest zakończenie, początek 26 roku mniej więcej, później 3-3,5 roku wykonanie, więc mam nadzieję, że chyba 10 lat po podpisaniu listu intencyjnego kolej będzie rzeczywistością, bardzo szybko jak na nasze warunki. Biuro projektowe przygotowuje teraz dokumentację i ma uzyskać niezbędne pozwolenia. W 2026 roku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych. Wartość całej inwestycji szacowana jest na 321 milionów złotych.